Aż 9 jawożnickich gimnastyczek artystycznych stanęło na podium podczas turnieju gimnastyki artystycznej o Puchar Prezesa OZG Katowice Jawożno 2018, który odbył się w minioną sobotę 24 listopada w hali sportowej na Osiedlu Stałym. W zmaganiach na planszy udział wzięły w sumie 123 zawodniczki reprezentujące kluby z całego województwa śląskiego. Najmłodsze kategorie wykonały tylko układy taneczno-akrobatyczne, natomiast w pozostałych, nieco starsze uczestniczki prezentowały także układy z przyborem, skakanką lub obręczą, zaliczane do punktacji w wieloboju. Zawodniczki MCKiS, szkolone przez Alinę Dulembę oraz Lidię Kubę, zaprezentowały na turnieju świetne przygotowanie, co potwierdziły bardzo dobrymi występami. Pierwsze miejsce w roczniku 2009 kategoria B zajęła Emilia Broda, zaś na niższym stopniu podium stanęła Julia Cabała, kategoria A. Warte podkreślenia są również wyniki jawożnianek w pierwszym kroku gimnastycznym. W roczniku 2010 na podium stanęły Oliwia Majewska z Akademii Tańca i Gimnastyki Elit Jawożno, która wyprzedziła zawodniczki MCKiS Gretę Witkowską i Roxanę Celarek. W roczniku 2011 również zwyciężyła reprezentantka Jawożnickiej Akademii Elit Nikola Gryboś. Drugie miejsce zajęły ex aequo Maja Gałecka i Anna Jakubowska, zaś trzecie Antonina Sergiel. Wszystkie z MCKiS Jawożno. Organizatorem turnieju było Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.